Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek dotyczy geoportalu, pobierania chmur punktów oraz ładowania je według mapy w programie Autodesk Revit. Żeby to zrobić, otwieramy sobie geoportal.gov.pl. Odszukujemy miejsce, które nas interesuje. Ja zbliżę się tutaj na Warszawę. Na przykład Pałac Kultury. Sugeruję zmienić na język polski, bo kiedyś doświadczyłem czegoś takiego, że jakieś menu albo tłumaczenie było nie źle mi się wyświetlało lub sortowanie nie działało, nie mogłem czegoś odnaleźć. Po wybraniu tego odszukujemy dane do pobrania, szukamy chmura punktów ALS, rozwijamy i tu mamy dwie chmury punktów w układzie, pionowym układzie odniesienia 86 i w 2007. I widzimy według aktualności, że 2007 to są bardziej aktualne. Klikamy na 2007. Mamy na przykład możemy wyświetlić sobie poszczególne lata. Widzimy, że w 2024 nie jest dostępna do pobrania, a w 2023 już widzimy. No i widzimy, że zakres takiego jednego kafla. Oczywiście można pobrać kilka chmur punktów. My teraz zrobimy na podstawie jednego. I klikam w tą chmurę, rozwijamy WMS Leader 2007. Tu widzimy dane, klikamy na plus, rozwijamy i widzimy dane szczegółowe. Widzimy, że układ w współrzędnych poziomach to jest 1997, a na mapie mamy zazwyczaj inny układ odniesienia w projektowaniu, więc będziemy musieli przerobić ten układ na układ 2000. A układ współrzędnych pionowych zazwyczaj powinien się zgadzać z mapą. No i też widzimy jakieś dane i informacje, kiedy to zostało stworzone. Więc klikamy sobie pobierz plik danych. Wyskakuje nam okno, gdzie chcemy to zapisać. Klikamy save. Kolejna rzecz, którą chcemy sobie sprawdzić, to układ współrzędnych 2000 oraz strefy oraz kody ich PSG, które nam umożliwią na przerobienie tych chmury punktów do odpowiedniego układu. Mamy układ współrzędnych, mamy cztery strefy i widzimy, że pomarańczowa strefa to jest strefa 7 i widzimy, że strefa 7 to jest PSG 2178 i to będzie nam potrzebne do przerobienia tej chmury. Kolejna rzecz, którą robimy, to otwieramy sobie Autodesk Recap, klikamy nowy projekt. Wybieramy Import Point Cloud, nazywamy nasz projekt, wskazujemy ścieżkę, gdzie ten projekt będzie, klikamy Proceed i teraz importujemy pliki, które pobraliśmy z geoportalu i to jest ten plik LAS, klikamy Open, teraz klikamy sobie opcję Advanced i wybieramy, że chcemy aktualny układ współrzędnych przetworzyć na układ współrzędnych 2000 w strefa, w której jest ta Warszawa. Wybieramy sobie OK. Klikamy Import Files. I teraz klikamy Index Scans. Na dole widzimy pasek postępu. Jak widzimy na dole już 100% complete, klikamy sobie Launch Project i mamy tą chmurę punktów już przygotowaną do Revita. Możemy sobie kliknąć na domek i kliknąć Zapisz. Teraz uruchamiamy sobie Revit, klikamy Nowy Projekt, wybieramy jakiś szablon, klikamy OK. Po przełączeniu na Floor Plan Site przełączamy zakładkę Manage, wybieramy opcję Manage Links, odszukujemy CAD Formats i wybieramy opcję Add. Tu odszukujemy mapę, którą posiadamy, wybieramy Center to Center. Ja mam mapę w metrach, ale nie pamiętam, czy plik ma ustawione odpowiednie jednostki, więc na wszelki wypadek wybieram, że to są metry. Wybieram, że mapa się ustawia do środka. I nie zaznaczę tego, żeby to było też widoczne w trójwymiarze. Odznaczam sobie, żeby linie nie korygowały się. I klikam sobie opcję Open.
Klikam OK. Oddalam się i widzę, że mapa jest załadowana. Zaznaczam tą mapę i klikam Shared Site, Not Shared i wybieram, żeby pobrać współrzędne z tej mapy. I teraz klikam dwukrotnie kółkiem i widzimy, że współrzędne zostały pobrane. Survey Point został odniesiony. Ukryję go i teraz dwukrotnie klikam kółkiem i mam teraz tą samą mapę. Teraz wybieram opcję Manage Links. Odszukuję Point Clouds. Wybieram opcję Dodaj i wybieram ten projekt, który stworzyliśmy w Recap. I tu zamiast ten Center to Center wybieram By Shared Coordinates. Klikam Open. Tu mamy komunikat, że to jest dość daleko, ale klikamy Yes. Klikamy OK. No i widzimy, że już mapa jest załadowana, ale jest przycięta dość nisko, więc zmienimy sobie jeszcze jednostki, ponieważ mam szablon, który oparty jest o milimetry. Zmienimy go na centymetry. Wybierzemy trzy miejsca po przecinku, OK. I View Range ustawimy, że to jest 900 metrów i tu na wszelki wypadek też damy, że to jest 900 metrów. Klikamy OK. Zaznaczam sobie tą mapę zaimportowaną, podlinkowaną i zrobimy jej Override Graphics Element by Element i wybierzemy, że to są linie czerwone i zrobimy je maksymalnie grube. I dodatkowo jeszcze wybierzemy po zaznaczeniu tego, możemy sobie zmienić. No, oczywiście wybrałem teraz jako 3D, więc nie możemy sobie zmienić sposobu wyświetlania background, foreground, więc mamy wyświetlanie w taki sposób. No i zobaczcie, że ta chmura punktów trafiła nam idealnie na tą mapę. Więc jeśli będziecie posiadali, oczywiście moja mapa jest prowizoryczna, bo to są pobrane tylko granice działek. Jak będziecie posiadali mapę normalną, to chmura punktów wam powinna trafić na tą mapę. Możemy jeszcze zrobić taką ciekawy element, czyli stworzymy przekrój przez to. Możemy odrobinę zwiększyć zakres tego przekroju. I po włączeniu takiego przekroju widzimy, że chmura punktów w taki sposób nam się wyświetla. I uważam, że tego typu materiały są bardzo pomocne w projektowaniu. Zwłaszcza jak projektujemy na terenach jakichś nieplaskich lub w jakichś centrach miast, gdzie mamy bardzo dużo różnych obiektów. Oprócz tego możemy też patrzeć, czy wszystko nam się zgadza z mapą, czy jakieś elementy, na przykład czegoś nie brakuje. To jest w sumie tyle w tym odcinku. Jeśli podobał wam się ten odcinek, to oczywiście dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.